Nie da się ukryć, że uniwersum obcego prężnie rozwija się poprzez gry, komiksy czy książki. Pomimo, że na lokalnym rynku i w naszym języku jest tylko parę tytułów. Jednak 12 lutego 2024 roku pojawiła się nowa powieść o obcym w naszym kraju. A w dzisiejszej recenzji przedstawię wam obcy morze boleści. Także zaczynamy! Recenzja ma charakter mocno fanowski. Proszę o wzięcie tego pod uwagę. Chcę tylko uprzedzić, że recenzja nie będzie zawierała spoilerów. Alien Sea of the Sorrow to powieść z 2014 roku napisana przez Jane A. Mora i opublikowana przez Titan Books. Powieść jest kontynuacją książki Alien Out of the Shadows. Oprócz standardowego wydania drukowanego książka została dwukrotnie wydana w formatach audio jako słuchowisko czytane przez zespół aktorów i wyreżyserowane przez Dirka Maxa, jak i również standardowy pełny audiobook czytany przez Jeffa Hardinga. Obydwie wersje powieści zostały wydane przez Audible Studios w 2018 roku. Autorem książki jest amerykański pisarz horrorów oraz opowiadań James Arthur Moore. Poza tytułem omawianym w tym filmie, pisarz stworzył również takie książki jak The Predator Hunters and Hunted, a także opowiadanie Distress do antologii Aliens: Backhunt. James Moore jest również współautorem powieści Predator Stalking Shadows wraz z Markiem Morrison. Powieść Aliens Sea of Sorrow została wydana 25 lipca 2014 roku w Wielkiej Brytanii, a 29 lipca na arenie międzynarodowej. W naszym kraju Obce Morze Boleści zadebiutowało dopiero 12 lutego 2024 roku dzięki wydawnictwu Vesper, które opublikowało poprzednią część oraz książki filmowej w antologii. Za tłumaczenie oryginalnego tekstu był odpowiedzialny pan Piotr Pcholewa, a za projekt odkładki jak i również ilustracji w książce odpowiedzialny był ponownie pan Maciej Kamuda. Ponownie jak przy poprzedniej części książka jest wydana w twardej oprawie i zawiera 419 stron. Sama okładka posiada lekko wypukłe elementy, jednak przy tej publikacji tych elementów jest mniej. Czcionka książki jest dosyć duża, podobnie jak wcześniej wydanego wyjścia z ścienia. Historia zabiera nas do roku 2496 na planetę LV178, gdzie główny bohater musi odkryć pewną tajemnicę związaną z tytułowym morzem boleści. Sama historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Obcy Przebudzenie. W przeciwieństwie do poprzedniej książki, sama akcja rozwija się powoli, jednak w późniejszej części tempo przyspiesza i do samego końca trzyma nas, nie pozwalając się oderwać od czytania. Podobnie jak przy recenzji poprzedniej książki, przejdę do podsumowania, gdzie opowiem o swoich odczuciach do tego tytułu. A więc słuchajcie, przechodzimy do podsumowania obcym może boleści Jamesa Amor. Słuchajcie, e, powiem wam tak jak było właśnie w, 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 w pierwszych wrażeniach. Nie będę ukrywał, że książka bardzo wolno się rozkręca, tak? Jest taki troszeczkę e, taki nie tyle, że może przynudawy ten początek, ale jest taki dosyć powolny e, poznajemy naszego tutaj głównego bohatera e, tej książki. Więc e, sam początek jest taki fajny, właśnie tak jak mówię, rozkręca się, jest taki fajny klimacik tego wszystkiego. E, jeżeli też chodzi o później ogólnie o całą akcję, to tak jak też również mówiłem w w pierwszych wrażeniach, że tutaj jest duży vibe, Aliens, tak? Jest tutaj taki do bardzo duży vibe, Aliens. I słuchajcie, ten vibe trzyma się, od, odkąd zaczyna się w ogóle ten vibe, on trzyma się praktycznie do samego końca książki. E, z drugiej strony, też fajnie jest to rozwiązane, że tutaj te rozdziały są dosyć krótkie i są na schowane bardzo dużą e, dozą akcji, tak? Także cały czas czytamy jeden za drugim praktycznie. E, Suniemy przez tą książkę, że tak powiem, szybko się naprawdę ją czyta. Kurczę, chciałabym wam więcej coś powiedzieć na temat historii, na temat tych bohaterów wszystkich, ale jestem tak, jak zawsze byłem, i jestem zdania, że po prostu, moim zdaniem, książek się nie powinno spoilować, aż tak, bo to jest bardzo fajne medium, które warto sobie samemu gdzieś to odkryć. Aczkolwiek no, szczerze, polecam, jeżeli chodzi o samą historię, pomimo, że. W mojej opinii ona nie jest. Może nie tyle, że nie jest kanoniczna, tak? Ona jest fajnym takim wajpem przedłużenia obcego Resurrection, tak? To jest fajne takie przedłużenie, fajne większe rozwinięcie historii. E, aczkolwiek, no tutaj pewne rzeczy mi się nie podobały, tak? No. Znowu to nie będzie spoilerem, że jeżeli mamy książkę z serii obcy, to raczej nam się nie pojawi Predator, tylko sam Xenomorph. <gryw> Więc tutaj również będzie Xenomorph oczywiście grał jakąś tam większą, bo większą, no, taką rolę dosyć znaczącą. I z drugiej strony też mamy tutaj powiązania Well and Yutani, także tutaj nam właśnie nasza ukochana firma w naszym ukochanym uniwersum powraca. Ona również ma tu jakieś znaczenie, nie będę wam mówił jakie Aczkolwiek no, tak jak mówiłem, to jest e, White Aliens, tak? także już myślę, że mniej więcej możecie domyślać się, e, co tu może się dziać. Ale to, moim zdaniem, tak, tak czy siak, fajnie się trzyma kupy. Cała książka, cała, po, cała historia trzyma się tej kupy. E, nie jest taka za bardzo rozwodniona, jest wszystko fajnie trzymane w takim właśnie napięciu. E, co prawda tutaj mamy skakanie z różnymi punktami widzenia. Ale jednak jest to e, spójne ze sobą, więc e, polecam. Naprawdę, jeżeli chodzi o historię, polecam. Tak jak mówiłem, rozdziały są bardzo króciutkie, więc praktycznie chłoniemy jeden rozdział za drugim. Nie męczą nas też te rozdziały, tak? Sama czcionka e, również jest bardzo dobra, jest duża, bardzo fajnie się to czyta, też nie męczy oczu. Tak jak kiedyś też wspominałem przy e, wyjściu ścienia, że. Czytając na przykład takiego Lovecrafta, gdzie jest naprawdę dużo opisów, jest bardzo mały ten, ta czcionka jest dosyć mała, mniejsza niż w tych książkach e, obcego. To potrafi czasami zmęczyć. Tutaj wręcz przeciwnie, tutaj po prostu suniemy, rozdział za rozdziałem, lecimy po prostu jak, jak seria z pulsacyjnego karabinu. <grym> Także naprawdę spoko. Mówię, kurczę, naprawdę ciężko mi jest tu cokolwiek wam nie mówić nic o historii. Ale myślę, że powinien Wam ten akurat opis tej całej historii mniej więcej tutaj, co przedstawiłem, zarówno w recenzji, jak i tutaj Wam teraz mówię na podsumowaniu. Powinno Wam po prostu wystarczyć, żeby ewentualnie, żeby Was zachęcić do tego, do przeczytania tej książki. Jeżeli jeszcze nie czytaliście też Wyjścia Ścienian, to będziecie mieć tutaj gdzieś Wam się wyskoczy. Notacja, do mojej pierwszej recenzji książki właśnie wyjścia ścienia. E, więc polecam przeczytać sobie wyjście ścienia, a dopiero później wziąć się za Morze Boleści. Może nie dlatego, że to jest jakoś ściśle powiązane, tak? Bo tu mamy wyjście ścienia i e, Morze Boleści są zupełnie dwoma innymi e, książkami w innym czasie się rozgrywają. Ale. Polecam, tak. Jeżeli jeszcze też, a dla tych, którzy przeczytali Wyjście Ścienia, to jest must have, żeby znowu, e, że tak powiem, którzy są jeszcze wygłodniali tych książek o obcym, to jest też bardzo dobry wybór na chwilę obecną. W sumie chociażby jedyny, jeżeli też macie już przeczytaną całą antologię od Wespera. Ewentualnie lubicie też czytać po angielsku, no to też sobie ściągacie książki z zagranicy, ale dla tych, którzy angielskiego nie, nie umieją, nie czują tego angielskiego, no to ta książka akurat będzie też dla, wa dla was bardzo fajna. Samo wykonanie książki podobnie jest jak w, zresztą książek o obcego, tak? Mamy takie tutaj właśnie wypukłe elementy, tutaj jakaś taka planetka, cały ksanomorf jest taki płaski, no ale tutaj ten Jane Smur, tu mamy napisy, te księżyce. Planety, i no to może Boleśnie jest takie właśnie wypukłe. Więc kolorystycznie troszeczkę mi przeszkadzają te elementy fioletowe, ale to słuchajcie, jak dobre stare przysłowie mówi, nie ocenia się książki po odkładce. Ale jedna rzecz, która mi niestety nie pasuje, to tak jak mówiłem też w moich pierwszych wrażeniach. Że te, tutaj trochę ten tył i ten yy, grzbiet bardzo przypomina z daleka obce wyjście ścienia, więc <laughs> dobrze sobie spójrzcie, bo, 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 bo możecie też to niestety jakoś tam w pewnym momencie przegapić. Ale tak poza tym, słuchajcie, arty, które są wykonane tutaj. Są, jest troszeczkę ich mniej z tego, co widzę niż wyjściu ścienia, ale. Yy, Większość niestety, że tak powiem, pokazuje nam taką, powiedzmy, no, szarną plamę, no, niby widzimy tam zarys tego ksenomorfa, ale jest taki dosyć, nie, nie mogę powiedzieć, że jest złej jakości, tak? bo to jest naprawdę fajnie, jeżeli ktoś w ogóle tworzy takie coś i potrafi narysować ksenomorfa, więc wielkie, wiecie, szacunek za to. Ale tutaj te arty mogły być troszeczkę powiedzmy moim zdaniem lepsze. No tutaj zdarzają się, że widzimy tak fajnie, jest klimatycznie narysowany ten obcy, e, widzimy ten właśnie śluz, to wszystko, mam nadzieję, że zobaczycie sobie tutaj właśnie na materiale teraz. Eee, ale no, są takie arty, no po prostu widzimy coś takiego, taką wielką plamę, tak. <laughs> Więc e, czasami jest e, lepiej, czasami gorzej, jeżeli chodzi o te arty, ale generalnie to też jest fajne takie dopełnienie tej e, książki, tak, no, w, ja lubię takie wstawki, fajnie się tak w, za, zanurzyć się na chwilę e, w tym arcie, popatrzeć na tego ksenomorfa w ogóle, taki, ta, w takim też e, bardzo ciemnym jakby e, stylu jest to pisane, no, pisane mówię, rysowane, więc tutaj jeżeli chodzi o to, to też bardzo fajny na, na plus, chociaż no, tam jeden arcik, no, jest taki średni, ale reszta nadrabia. <laughs> no i słuchajcie, no, Vesper, e, no, nie będę oszukiwał, ja chwalę sobie to wydawnictwo. Oczywiście Wesper zawsze nam daje też taką klimatyczną zakładkę do każdej naszej książki, którą my kupujemy. Czy to zależy, czy to będzie właśnie Cosiek, czy to będzie e, Love, e, Lovecraft, czy właśnie obcy, zawsze dostaniemy taką właśnie zakładkę. Także też bardzo fajne, w ogóle uwielbiam to Wesper, że oni zawsze dają taką za, zakładkę właśnie klimatyczną. E, no i cóż, twarda oprawa też fajnie e, wygląda też solidnie jest to zrobione oczywiście tak jak mówiłem też przy e, wysiuczeniu no też ta faktura tego materiału jest taka no troszeczkę że tak jak niezaprzecz tutaj prze, przejeżdżam palcem pod światło widać takie no plamy więc oba, ob, obawiam się że po jakimś czasie ta książka będzie tak troszeczkę się e, niszczyła. Jeżeli inaczej jeżeli będzie sobie stała na, na półce, tak za, zupełnie jak właśnie mój podręcznik do gry obcy gra fabularna. Także słuchajcie, czy polecam. Jasne, że tak. Naprawdę polecam. E, super akcja, pośmiejecie się z peru e, głupotek. To wam od razu mówię, że możecie się troszeczkę pośmiać. Ale fajne to jest w ogóle spojrzenie, fajne, całe rozwinięcie znowu Aliens, bo większość komiksów, e, czy to gier. Dzieje się gdzieś tam na przestrzeni pierwszej, trzeciej części. tak? Tutaj mamy takie autorskie, świeże spo spojrzenie na to, co by działo się po wydarzeniach e, z Alien e, Resurrection. I też, właśnie, jeżeli jeszcze chodzi o Alien Resurrection, tutaj również, tak jak e, w książce, którą wydał Wesper, też mamy takich kilka. Można by to nazwać rozdziałami, gdzie troszeczkę jakby poznajemy znowu tą naturę tych xenomorfów, jak one sobie coś, co tam sobie myślą, co tam sobie e, chcą robić, i, i tak dalej. Także tutaj też mogę tylko tyle wam powiedzieć. No i cóż, e, główny bohater tak naprawdę moim zdaniem, mm, jakby wam to powiedzieć, nie jest jakiś super mega ciekawy. Bohaterem, w sensie takim, że jakoś nas historia jego tam no, bardzo średnio obchodzi, ale jest też to e, część, która jest potrzebna w tej książce. tak? Szczególnie, że ma bardzo dosyć fajny, taki specyficzny, specy, specy, specyficzną umiejętność, która również była. Mniej więcej opisywana w Dark Descent, i, i chyba bodajże jeszcze podobny vibe tego był w obcy Resurrection, ale mówię o właśnie wersji książkowej. Więc też mi się wydaje, że warto po prostu się z tym zaznajomić, bo e, widzę, że zaczyna to troszeczkę wchodzić do pewnych. E, kanonicznych rzeczy, tak? Więc też gdzieś tam Steve Perry w swojej trylogii też o tym gdzieś też, gdzieś też to opisywał w ogóle, jak ci bohaterowie mają tą umiejętność, więc tutaj też ten nasz niby główny bohater również ma tą umiejętność, więc warto sobie ją po prostu przeczytać. Ona oczywiście nie jest jakoś super mega opisana, tak? Ale jest to fajny dosyć taki momencik, czy ten moment w tej, w tej książce, że... Musicie go sami po prostu chyba odkryć, bo nie chcę, naprawdę ja staram się całymi siłami, żeby wam po prostu nic nie spoilować za dużo w tej książce. Jedynym jeszcze spoilerem, takim, którym mogę wam powiedzieć, że rzeczywiście Samo Morze Boleści jest ogromnym znaczeniem, nie jest to tylko wyłącznie tytuł, ale jest to również bardzo ważny element w tej książce. No i cóż, my yy, się wydaje, że powinniście sobie obadać tą książkę. Ja mówię, polecam ją z całego serca. Wiadomo, są głupoty, czasami zdarzają się małe głupoty, ale tak jak mówię, nie rzutuje to moim zdaniem na cały kształt tej książki. Także cóż, yy, książka ogólnie kosztuje 6 dyszek. Ja ją kupowałem yy, od.. Ja, inaczej, ja ją zamawiałem w Empiku i też ją za, tam płaciłem tą cenę e, chyba e, niższą niż, niż normalnie, a, a generalnie kosztuje ona 56 zł. przepraszam, Sorry, 56, 59 zł, także około 6 dyszek, tak jak mówiłem też przy wyjściu ścienia moim zdaniem warto sobie zaoszczędzić te pieniążki i sobie wydać po prostu na dobrą lekturę. E, bo jest po prostu warto, szczególnie że też jeżeli jesteście kolekcjonerami wszelkiego dobra, które jest związane z uniwersum Alien Predator, no to moim zdaniem też to fajnie się prezentuje po prostu na mojej płeczce, na waszej płeczkach też może się fajnie po prostu prezentować, taka po prostu nowa, świeża powieść, jeżeli chodzi o u nas w Polsce. Także, słuchajcie, brać, czytać, i się jarać i czekać tylko jeszcze na trzecią część całej tej trylogii, czyli River of Pain. Ja już czekam, bo szczerze mam nadal taki wielki niedosyt. Też właśnie z drugiej strony książka dziwnie się troszeczkę kończy w pewnym momencie. Znaczy dziwnie, no jest taki po prostu, mówię, jest taki niedosyt, ale jest ten zarówno ten dosyt, niedosyt jest taki pozytywny, tak, że jest taki fajny taki motyw pewien w tym wszystkim. Także no słuchajcie. Myślę, że to tyle byłoby ode mnie na chwilę obecną. No sorki, że taki zacinam się, ale słuchajcie, naprawdę jakbym chciał wam spoilować tą książkę, to myślę, wydaje, że wtedy recenzja by nie miała moim zdaniem większego sensu, bo mówię, mógłbym wam roz... możemy sobie oczywiście Ee, że tak powiem, spojlować książki z antologii filmowej, bo każdy zna tą antologię, każdy przynajmniej raz czy dwa obejrzał każdy film z, z całej antologii, czyli w sumie y, trylogii Ripley i książki o Ripley 8. Ale te książki, właśnie czy wyjście ścienia, czy może boleści, polecam sobie obadać samemu, bo jest naprawdę, naprawdę warto. Słuchajcie, to tyle ode mnie. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Spodobał ci się film? Zostaw ocenę i komentarz pod filmem. A jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum Zasupui, kanał, dzięki i na razie.